Uważaj na siebie. Więcej was matka nie miała.
Muszę wysadzić to gniazdo. Znać było, bo jaskółki nisko latały. I co tam u was słychać, moja droga? Zaj na siebie. Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Przyniosłem truchła Neckerów na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. Przygnębiająco się zrobiło. Znać było, bo jaskółki nisko latały. Jak zdrowie? Mam u was słychać, moja droga, w gospodarstwie? A w dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki staruchy. Thank you.
Temeria dla temerczyków! Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kajran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? O, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci, wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty, a jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrzy ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Wściekły tłum mordujący nieludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha. Byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Medalion drży. Starzy znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kajrana i wynośmy się stąd. Kolejny naśladowca dratewki. Toksyna Kajrana zabiła go na miejscu. Thank you.
śladowca dratewki. Toksyna Kejrana zabiła go na miejscu. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kejrana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Potrzebuje cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Thank you.
stary na to jestem. Się nie nauczą. Ja pierniczę. Nurtuje mnie pewne pytanie. Czego?